Funkcjonalnie budynek się składa z kilku sal. Największa sala jest sala uniwersalna, na 1600 mniej więcej miejsc stałych, 600 usuwanych. Uniwersalność polega na tym, że to może być jedna sala do zawodów sportowych o znaczeniu jakimś większym, może być podzielona na trzy sale mniejsze lub mogą być zorganizowane różne koncerty. Zadbano o akustykę, o wygodne miejsca. Scena docelowo będzie wyposażona we wszelkie dogodności typu oświetlenie, nagłośnienie, jakieś tam opuszczane różne uzupełnienia do tej sceny. Oprócz tego jest kilka innych sal. Następna mniejsza sala to jest pomyślana jako sala dla tenisu stołowego. Jest też łącznik, którego tu nie widać, który łączy ten obiekt z tą szkołą. Czyli można zimą przejść bez konieczności się przebrania się. Jest to rzeczywiście odważna decyzja, bo hala będzie wyjątkowa. To będzie jedyny tego typu obiekt w tej części na zachód od Warszawy. Że ten obiekt wygrał w konkursie, że mieliśmy z tym problem, bo trzy przetargi, bo jednak to jest drogi obiekt i ciągle szukaliśmy rozwiązań, które spowodują, że będzie tańszy, ale jednak na końcu pomyśleliśmy, że jeżeli my tego nie zbudujemy, to tego już nikt nie zbuduje, bo dzisiaj w Grodzisku panuje zgoda. Dzisiaj nie ma rady, która walczy z burmistrzem, nie ma starosty, który walczy z burmistrzem. My po prostu działamy wszyscy w takim wspólnym interesie. I to jest ten moment, kiedy można takie rzeczy robić. Jak jest kłótnia, to w kłótni takich rzeczy się nie buduje. Jako przedstawiciel firmy Skanska bardzo dziękuję i dumny jestem, że będziemy mogli budować ten piękny budynek zaprojektowany przez architekta i mam nadzieję, że już za 2 lata będziemy mogli tam zagrać w tenisa chociaż.